Jakiś czas temu miałam wizję podczas nabożeństwa i widziałam, jak pola są zaorane, a wokół mnie stoi dużo worków ze zbożem. I otwieram jeden worek i rozsypuję. Otwieram drugi, trzeci i oglądam się tak za siebie i worków jest dużo, a nikogo nie ma do pomocy. Dzisiaj miałam wizję, jak stoję i gniotę chleb i wkładam go do pieca. I tych chlebów wypiekam wiele. I przyjeżdża 4 posłańców, każdy na każdą stronę świata. I są na koniach, są gotowi. Biorą w worki te chleby i mówię do nich, posyłam was. Posyłam was na północ, na południe, na wschód i na zachód. Abyście nieśli moje słowo. Jakiś czas temu, jak się modliłam, to czytałam sobie takie słowo, które mnie bardzo poruszyło. Syn powinien czcić ojca, a sługa swego pana. Lecz skoro ja jestem ojcem, gdzież jest moja cześć? A skoro ja jestem panem, gdzież szacunek dla mnie? Mówi pan. Lekceważycie moje imię, a jednak pytacie, czemu to okazaliśmy lekceważenie Twemu imieniu? Oto przynosicie na mój ołtarz potrawy skażone, a pytacie, czym go skaziliśmy? Tym, że przynosząc je niejako, powiadacie, oto stół pański jest w pogardzie. Gdyż bowiem przynosicie ślepe zwierzę na ofiarę, czyż nie jest to złą rzeczą? Albo gdy przynosicie chrome i chore, czy to nic złego? Ofiaruj, że to Twemu namiestnikowi. Czy będzie mu miłe i czy życzliwie Cię przyjmie, mówi Pan zastępów. A teraz zwracacie się z prośbą do Boga, aby się zmiłował nad wami. Czy więc On będzie przychylny dla kogokolwiek z was? Pyta Pan zastępów. Dlatego niech będzie przeklęty oszust, który mając w swej trzodzie samca, ślubuje złożyć go na ofiarę, a potem składa Panu zwierzę skażone. Gdyż ja jestem potężnym królem, a imię moje będzie wzbudzać lęk między narodami. I o co w tym chodzi? Chodzi o to, że to słowo tyczy się wielu aspektów życia. Nie tylko samych pieniędzy. Ale tego, jak żyjemy w praktyce na co dzień z Bogiem. To tyczy się głoszenia Ewangelii. To tyczy się modlitwy. To tyczy się miłości wzajemnej. Tych wszystkich słów Bożych, które Bóg mówi, żebyśmy wypełniali w praktyce. Jaki czas Mu przynosimy? Czy zrzucamy Mu same ochłapy? Wiecie, dużo ludzi zaczynało głosić Ewangelię, jak było ciepło, jak było miło. Ale jak zrobiło się słabo, to mówią, że poczekają, aż będzie cieplej. Ja na Ciebie poczekam, ale pytanie, jakie jest Twoje serce? To samo z modlitwą. Czy wtedy, kiedy nam starcza czasu, czy nie starcza czasu? To samo z przestrzeganiem każdego Słowa Bożego, bo jeżeli Bóg jest Słowem i prawem, które wypowiedział, to to jest ten szacunek, który my do tego Słowa mamy. Czy je wypełniamy, czy nie. Wielu ludzi się kłóci, a potem się godzi religijnie. A ja chcę Ci powiedzieć, żebyś nie miał do człowieka religijnej miłości, tylko ludzką. Nie mów, że mu jej przebaczę, jak ona spokutuje, albo on. Bo znasz zasady. Ale miej miłość ludzką. Taką, wiecie, w praktyce. Pojedź, pomóż, spędź trochę czasu z tą osobą. A zobacz, jak będzie wyglądała twoja modlitwa, nawet za tego człowieka. Jak przemieni się twoje serce. Uwalniajmy te rzeczy w praktyce, wiecie, bo to jest religia. Dziesięcina wyliczona do złotówki, przelana na sam koniec, bo może mi nie starczy. Jakie to jest serce? Wiecie, to są subtelne rzeczy i my wszyscy o tym pamiętamy. I ja nie mówię, że nie poddaję w pierwszej linii mojego serca pod osąd, jak słyszę takie słowo. Bo zobaczmy, jakie są nasze reakcje. Bo to jest religia. To, w jaki sposób postępujemy. To, czy przelewasz z ochotnego serca, czy przelewasz z lęku, że ci zabraknie. W jakim momencie to robisz. Wiecie, bo spróbuj przeciwstawić się swojemu szefowi w pracy. Nie wykonać jego polecenia. A co Bóg mówi? Jak wykonujesz jego polecenie? No przecież czytasz w Piśmie Świętym.
A propos sprawa, jak się ma z miłością. Z miłością sprawa ma się tak, kochani, że tak jak się nawróciliśmy i mieliśmy małe ziarnko wiary, żeby uwierzyć w to, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak wtedy Bóg, ponieważ jest miłością, włożył w naszego ducha swojego ducha miłości. Nie brak cię miłości. Uwierz w to, że masz miłość. Uwierz w to, że On cię obdarował. Uwierz w to, że możesz się nią dzielić z drugim człowiekiem. Jak będziesz analizował, co dał ci Jezus, to będziesz wdzięczny. A jak będziesz wdzięczny, to będziesz chciał każdemu na ulicy powiedzieć o tym, co Jezus dla ciebie zrobił. O czym mówię? Nie głosi Ewangelii tylko ten, kto ładnie mówi. Nie macie czasu, rozumiem. Ale macie coś, co jest mega wartościowe. Swoje świadectwo spotkania z Jezusem. Proste, doświadczone, przeżyte, unikalne. I jak uwierzysz w to, że Bóg ci stawia człowieka na twojej drodze, którego to świadectwo podniesie, to tak się stanie. To są proste rzeczy. Skończmy nauczania na ulicach i skończmy myśleć tak, że robią to tylko ewangeliści, albo że jesteśmy za krótcy. To nieprawda. Jesteś wielki, jesteś bogaty, masz całą moc Bożą w sobie. Masz miłość do tego, żeby ją uwolnić. To nie jest tak, że ich porusza, a mnie nie porusza. Nie płaczesz za człowiekiem, to zacznij. Po prostu zacznij. Czy za bratem tutaj w kościele, czy za kimś obcym. Raz w tygodniu przyjeżdżasz na ulicę, składasz swoje świadectwo i idziesz, jak nie chcesz nic więcej robić. W pracy, w domu, gdziekolwiek. Masz przestrzeń, mów swoje świadectwo. To prosty sposób jest. Wiecie, bo Królestwo Boże jest teraz. Nie mamy na co czekać. A chcemy wielkich przełomów. A Bóg powiedział, jesteś wierny w małym? Tu nie chodzi tylko o kasę. Ale chodzi o wszelkie sprawy drobne. Czy jesteś wierny w modlitwie, wstawaniu rano? W jakiejkolwiek dyscyplinie? Czy jesteś wierny Słowu Bożemu w prostej rzeczy? Jak On mówi przebaczaj i kochaj, to pojedź do tego człowieka, spędź z nim dzień, zabierz go do kina, w ludzki sposób się kochajmy, nie w religijny. To a propos miłości. Każdy z was ma miłość. Każdemu Bóg ją dał. Bo to miłość was zamieszkała. Niczego wam nie braknie. Niczego, kochani. Ja mówię to dla zachęty, żeby ewangelizować, bo robotników jest mało, a żniwo jest wielkie. Słuchajcie, świat jest gotowy i czeka naprawdę. Ludzie na każdej ulicy potrzebują Ewangelii. Nieważne, ilu cię odrzuci. Wiecie, często człowiek przejdzie i cię odrzuci ze strachu, a w jego sercu pracuje słowo. Nieraz to usłyszałam. Ty pomyślisz, nie wziął ulotki. Ale w ogóle on idzie i myśli, co to za wariat. I w tych drobnych rzeczach to jest moc. To jest robota. Nam się wydaje, że to jest takie błahe, wiecie, to nieprawda. To jest bardzo ważne. Zobaczcie, jak wasze serce się porusza, kiedy ktoś was przytula. Wiecie, Basia modliła się o mnie z Ewą. Ja się popłakałam w domu. Bo zobaczyłam, że Bóg włożył jej na serce pewną moją sprawę. Bardzo mnie to dotyka, naprawdę. Chciałabym, żebyśmy chodzili w takiej prostocie w ogóle życia z Bogiem. I namierzali religię bardzo szybko. Ja wiem, że się nie chce. Ale jak zaczniesz rozważać to, że Jezus umarł i zmartwychwstał za ciebie, w tym prostym świadectwie, przypominaj sobie tylko, jak cię uratował, jak żyłeś jak świnia wcześniej, a jak jest dzisiaj. I pomyśl sobie, że możesz stanąć i powiedzieć, byłem świnią. Piłem, ćpałem, nie wiem, myślałem źle, kłamałem, byłem lękliwą osobą, a dzisiaj jestem odważny. Chcesz tak mieć? Bo możesz mieć tak jak ja. Więc nie komplikujmy pewnych rzeczy. I niech Bóg stanie się Bogiem w naszym życiu. To Jego proste prawdy. Amen.